30 ogromnych pisanek, ochotnicy z 10 powiatów i jeden cel. W sobotę w galerii Kuprum Arena pojawili się politycy, harcerze, media i gwiazdy. Przez cały dzień malowali wielkanocne jaja, które tydzień później zostaną wystawione na aukcji. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, aspirant Sylwester Rudziec. Inspiracją były kwiaty polskie naszej zaprzyjaźnionej artystki z Jawora, pani Marii Święcickiej, która reprezentuje wspólnie z nami też powiat jaworski. Policjanci wiedzieli, w których miejscach mogą tą pisankę malować tak, żeby to arcydzieło rzeczywiście wyglądało tak, jak ono teraz wygląda. Jesteśmy z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bolesławcu. Inspirowaliśmy się wzorami ceramicznymi. A jak oceniacie jajka konkurencji? Są bardzo ładne. Ciężko nam to określić, ponieważ od samego początku jesteśmy skupieni na swoim, zaraz będziemy oglądać resztę. Chcieliśmy, żeby jajo było taką, no przyznam, reklamówką radia. I dlatego całe jest czerwone. Mateusz właśnie maluje oczy, będzie nosek, uśmiechnięta buźka. No i oczywiście zawsze w radiu trzeba mieć słuchawki na uszach, kiedy mówimy do mikrofonu, więc nasze jajo też będzie miało słuchawki i będzie życzyło wszystkim wesołych świąt. A ja muszę dodać, że po raz pierwszy maluję oczy, bo to zwykle domena dziewczyn, nigdy tego nie robiłem, ale mam nadzieję, że tutaj jakoś wyjdzie. Malowanie ogromnych styropianowych pisanek to nie tylko świetna zabawa, ale też możliwość zrobienia czegoś dobrego przed świętami. Przez następny tydzień będzie można podziwiać efekty pracy. Finał imprezy zaplanowano na 28 marca. Wtedy zlicytowane zostaną wszystkie malowane jaja. Pieniądze otrzyma instytucja z tego powiatu, z którego pochodzą autorzy najpopularniejszej pisanki. Monika Kaczmarska, Radio Elka.